rzut okiem na Vitokala 222S w wersji R32 z wbudowanym zbiornikiem 190 litrów. Więc tak prezentuje nam się rozebrana już troszeczkę jednostka, akurat w takim stanie. Teraz ją nagrywam, bo jeszcze coś podłączałem. Zaczniemy od dołu. Na dole mamy 190-litrowy zbiornik na ciepłą wodę. Jak widać, całkiem nieźle zaizolowany. Jedyna z mojej strony drobna uwaga, no to czyszczenie tego zbiornika będzie troszeczkę bardziej upierdliwe niż w kotłach, bo zaworu spustowego nie ma. Myślę, że nie dlatego, że nie było na to pieniędzy, tylko nie było na to miejsca niestety. No ale cóż, nie z takimi rzeczami człowiek sobie poradził. Jest ciasno. Zaworki do płukania instalacji, do odpowietrzania jednostki wewnętrznej. Bardzo fajnie, że są od razu w standardzie. Nigdzie nie trzeba chodzić, nic kombinować, po prostu jest to od razu, więc czy instalator to zrobi, czy nie, mamy to. Panel sterujący, o którym będzie osobna instrukcja. Taki sam jak w Vitodensach 200. No i tutaj damy troszeczkę światła. Pompa obiegowa, gruntfosa, grzałka i zawór 4-3-drogowy. To jest ciekawostka Wismana, więc nie ma żadnych zaworów do przełączania na ciepłą wodę na zewnątrz. Żadnych dodatkowych elementów nie trzeba podłączać, jeżeli chodzi o sterowanie albo podłączenie zbiornika. Nawet jeżeli to jest kocioł, jeżeli to jest jednostka bez zbiornika, to dalej taki zawór będzie. I bezpośrednio w jednostki można podłączyć bez żadnych dodatkowych elementów zbiornik. Grzałeczkę wspominałem, zabezpieczenie, jakby się grzałka przegrzała. Wbudowane naczynie przeponowe. Tablica do podłączania elementów na wysokie napięcie, komunikacji i czujników. Zawór bezpieczeństwa. No i od góry akurat tutaj mamy podłączenie linie chłodnicze po lewej i linie hydrauliczne po prawej. Tu akurat na zewnątrz jest zamontowana pompa cyrkulacyjna, także w standardzie można nią wysterować. W standardzie też można by wysterować pompą zabuforem. Od razu czujnik zabuforem też można by podłączyć. I zawór przełączający, omijający bufor, jeżeli byśmy chcieli też chłodzić instalacją, też możemy od razu podłączyć. A tak z ciekawostek jeszcze trochę opowiem o tym zaworze, bo jego funkcją nie tylko jest przełączanie między centralnym a ciepłą wodą, ale mamy tutaj wbudowany mały z perspektywy buforów, ale nie taki mały wielkościowo, bufor 16-litrowy. Służy on do równoważenia przepływu na instalacji, ale też do defrostów, czyli ta jednostka bez problemu poradzi sobie z niskimi temperaturami powrotu, czyli jeżeli grzejemy niskotemperaturowo podłogówkę i wraca nam, nie wiem, 20 stopni, to dalej ta jednostka będzie w stanie robić defrosty na buforze i na sprężarce, a nie na grzałce. To jest bardzo fajna sprawa, faktycznie to działa. Pod warunkiem, że jest jednostka bardzo dobrze odpowietrzona. O tym będzie też kolejny odcinek, bo jeżeli jest kiepskie odpowietrzenie jednostki, to a w zasadzie tego bufora w środku, a jego dosyć... Znaczy trzeba trochę czasu spędzić, żeby go odpowietrzyć. To wtedy na ten defrost kiepsko działa. Ale jeżeli już jest dobrze odpowietrzony, nic nie słychać, żadnych bąbelków, to faktycznie defrost będzie robiony na sprężarce, a nie na grzałce, czyli będzie dużo bardziej efektywny energetycznie. Czy jest jeszcze coś ciekawego, co można by tu opowiedzieć? W standardzie moduł Wi-Fi, w standardzie obsługa systemu Wisman Smart Climate, więc nie trzeba żadnego rozszerzenia. Jeżeli byśmy chcieli podłączyć bezprzewodowe sterowniki podłogowe, czy też sterowniki głowic termostatycznych, to wszystko jakby od razu już nam ten moduł załatwia. W sensie jest to w standardzie i nie trzeba nic dokupować. Gwarancja 5-letnia pod warunkiem corocznych przeglądów. No i chyba tyle, jak to się tak prezentuje w całości. Jeszcze zrobię rzut okiem
jak już pompę złożę za budową, bo wygląda to zdecydowanie lepiej. I tak nam się tu w tej łazience ładnie to wszystko spasowało. Akurat jeden z moich instalatorów, czy jeden z instalatorów, z którymi współpracuję, wykonywał tą kotłownię, a w zasadzie maszynownię w łazience. Dużo miejsca zajmuje. No chyba nie.